Dzień dobry, moi mili. Tematem dzisiejszego spotkania jest akwarium. Posłuchajcie, jestem przekonana, że w swoich domach na pewno znajdziecie jakieś niepotrzebne słoiczki albo szklanki. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj namalowali sobie piękne, kolorowe akwarium na szkle. Dobrze, ja wybrałam szklankę, przygotowałam również farby akrylowe oraz pędzelki. To teraz zapraszam Was, żebyście puścili wodze wyobraźni i stworzyli śliczny, kolorowy, podwodny świat. Ja zacznę od namalowania rybki. Zobaczcie, moja rybka będzie w żółtym odcieniu. Jeszcze namalujemy jej ogon. O, i proszę, jest prawie gotowa. Dobrze, żeby naszej rybce nie było smutno, że sama pływa w tym akwarium, to może stworzymy obok niej na przykład konika morskiego. To co, próbujemy? Zobaczcie, powolutku wyłania się kształt konika morskiego. O, i proszę bardzo, konik morski gotowy. Tak? Dobrze. Mamy na razie dwóch mieszkańców naszej podmorskiej krainy. Ale moim zdaniem brakuje tutaj meduzy. Wypełniamy teraz meduzę kolorem. I zaraz ukaże nam się cała. Dobrze. O, popatrzcie. I mamy meduzę. No dobrze. Żeby naszym morskim stworkom nie było tutaj smutno, musimy zagospodarować ich przestrzeń życiową. To może wprowadźmy trochę roślinności, żeby miały wesoło i żeby miały gdzie się schować. I co by na to? Od razu zrobiło się milej, prawda? Dobrze, słuchajcie, a tutaj przygotowałam gotowe akwarium. Przyjrzyjcie się uważnie. Mieszkają tu różne morskie zwierzęta. I ten mój słoik jest pojemnikiem na kredki. Wasz słoik, który własnoręcznie, samodzielnie ozdobicie, może być równie dobrze magicznym schowkiem na skarby. To co? Spróbujecie stworzyć taki słoik? Zapraszam Was do wspólnej zabawy, a dzisiaj dziękuję za uwagę.